Bartek, Bartek, DJ. Troszeczkę. O właśnie. Kontrolujcie to, koledzy. Dziękuję bardzo. Proszę, super. Tutaj mamy informację właśnie Patrycja. 95, 92, 95, 98. Zaliczyła 3 próby. Na razie jest na 5. miejscu. Dziękuję trenerowi. Czas przerwy dobiegł końca. 70 kg na sztandze, ale drobna zmiana w kolejności. Rozpocznie Krystian Sokulski, AKS Koszalin. Pierwsze podejście. Przygotowuje się Patryk Zimrus. Przypomnę Państwu, 15 zawodników. Rozpoczynamy od 70, ale mamy dwóch zawodników, którzy będą rozpoczynali od 105 kg. Jest to oczywiście jeden z faworytów, Dominik Papisz, i kolejny faworyt Piotr Poniedziałek. Chociaż dzisiaj mamy piątek, to myślę, że Piotrek będzie walczył o swój medal. I Przemek Siwka. Pierwsze podejście. Przepraszam, Sokolski, tak jest. Dziękuję. Podejście zaliczone. Na razie 71. Poproszę na sztangę, ponieważ Patryk Zimrus poprosił o 73. Więc czekamy na decyzję Krystiana Sokulskiego odnośnie podejścia drugiego. Już mamy 73 kg, poproszę na sztangę. I Patryk Zimrus, LKS Znicz Biłgoraj, wykona podejście pierwsze. Przygotowuje się Krystian Sokulski do podejścia drugiego. Bartek, a mój mikrofon jakbym mogła troszeczkę ciszej prosić. O właśnie. Myślę, że nasi DJ-e z minuty na minutę się poprawią. Bartek. I podejście zaliczone. Pozostawiamy 73. I Krystian Sokulski, AKS Koszalin. Wykona podejście drugie. Monika, jeżeli pozwolisz, to oczywiście szybciutko o sponsorach. Urząd Miasta Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezes Związku Podnoszenia Ciężarów, firma Marwal pana Waldemara Kejstra. Dziękujemy bardzo. Firma gastronomicza Pankowski, tam będziemy jedli posiłki, i firma Maxus Roberta Szczepańskiego. Dziękujemy bardzo. A Krystian Sokulski już na pomoście, 73 kg, drugie podejście. Do 75 przygotowuje się Przemysław Siwka. Niestety sztanga została z przodu i podejście niezaliczone. Pozostawiamy 73 kg. I w ciągu 2 minut ponownie Krystian Sokulski na pomoście. A ja mam ogłoszenie. Bezpośrednio po zakończeniu startu ostatniej dzisiejszej grupy, czyli grupy dziewcząt 48-53 kg. W łączniku między salą zawodów a restauracją w jednej z sal konferencyjnych odbędzie się posiedzenie Rady Trenerów. Oczywiście wszyscy członkowie Rady Trenerów są bardzo mile widziani tam. Pozostała minuta, 73 kg, Krystian Sokulski, AKS Koszalin, trzecie podejście. 20-latek z Koszalina.
No i już go widzimy. Trzymamy kciuki, życzymy powodzenia, Krystian. I mocno. Uciekła do przodu. Podejście niezaliczone. Krystian Sokulski kończy rwanie wynikiem 70 kg, a ja poproszę 75 na sztangę. I Przemysław Siwka, GKS Zamek Gołańcz, wykona podejście pierwsze. Zdzisław Rotnicki, trener zawodników z Gołańczy. Przygotowuje się Marek Pakuła. Trzymaj. Podejście zaliczone. Brawa od kibiców. Pozostawiamy 75 kg i Marek Pakuła, Wolka Ostrów Mazowiecka, również pierwsze podejście. Marek Pakuła. 73, z tego co tutaj widzę, jest napisane, czyli Monika chyba atakuje rekord życiowy. Na to wygląda. I przeciągnął. Niestety podejście niezaliczone. Pozostawiamy 75 kg i myślę, że za chwilę ponownie ten sam zawodnik, Marek Pakuła, Ulka Ostrów Mazowiecka, tym razem w podejściu drugim. Do 76 przygotowuje się Patryk Zimroz. Marek Pakuła, 11 sierpnia 1994 roku się urodził. Zygmunt Krypacki jest jego trenerem. Rekord życiowy, jak Państwu wspomniałem, 73 kg. Mistrz Mazowsza do lat 18, to jest jego dorobek. Pozostała minuta, 75 kg, Marek Pakuła, Ulka Ostrów Mazowiecka, drugie podejście. A jeszcze raz przypominam o posiedzeniu Rady Trenerów bezpośrednio po zakończeniu dzisiaj zawodów. No i trzymamy kciuki, Marku. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. No proszę. Podejście? Zaliczone. Brawo i rekord życiowy. 76 kg poproszę i Patryk Zimroz, LKS Znicz Biłgoraj, wykona podejście drugie. Patryk Zimroz, 95 rocznik, LKS Znicz Biłgoraj, waży 61,800. Uciekła, ale zobacz. Niestety podejście niezaliczone. 76 pozostaje w takim razie i za chwilę ponownie ten sam zawodnik, Patryk Zimroz, LKS Znicz Biłgoraj w trzecim podejściu. Do 77 przygotowują się Marek Sikorski i Damian Kasztelan. A ja jeszcze raz przypominam. Zimroz podwyższył do 77 i tyle poproszę na sztangę. 77 kg. Panowie z obsługi, poproszę 77 kg.
i podchodzi Marek Sikorski, Olka Ostrów Mazowiecka. Pierwsze podejście. Przygotowuje się Damian Kasztelan. Brawo. Podejście zaliczone. Pozostawiamy ciężar sztangi bez zmian. Damian Kasztelan, MKS Unia Chrupieszów, wykona również pierwsze podejście. Przygotowuje się Patryk Zimroz do podejścia trzeciego. Marek Sikorski podwyższa 77 kg. Patryk Zimroz, LKS Znicz Biłgoraj, trzecie podejście. Podejście niezaliczone i Patryk Zimroz kończy rwanie wynikiem 73 kg. A ja poproszę 78 na sztangę i Damian Kasztelan, MKS Unia Chrubieszów, wykona podejście pierwsze. Kasztelan podwyższa do 80, a więc 78 w podejściu trzecim. Zaatakuje Marek Pakuła, Olka Ostrów Mazowiecka. Trzymaj, Marku, trzymaj. Podejście zaliczone, brawo. Tak jest, 80 kg poprosimy na sztangę i Damian Schulz, LKS Budowlanie i Nowy Tomyśl, wykona podejście pierwsze. Przygotowuje się Damian Kasztelan. Podejście. Podejście zaliczone. Brawo. Pozostawiamy 80 kg. Damian Kasztelan, MKS Unia Chrupieszów, wykona podejście pierwsze. Przygotuje się Damian Skowron. No proszę, podejście zaliczone. Brawo Damian. Pozostawiamy 80 kg i Damian Skowron, KS Promień Opalenica, wykona podejście pierwsze. Skowron podwyższa do 82, a więc 80 kg w drugim podejściu. Zaatakuje Przemysław Siwka, GKS Zamek Gołańcz. Tutaj różnice wagowe są minimalne, drodzy Państwo, między zawodnikami, dosłownie 100-200 gram. Czyli tutaj będzie różnica na sztandze decydowała o kolejności zajmowanych miejsc. Przemek, powodzenia. Drugie podejście. Mocno kibice podpowiadają.
Aj, uciekła. Podejście niezaliczone. Pozostawiamy 80 kg. I teraz Marek Sikorski, Olka Ostrów Mazowiecka. Drugie podejście. Poradził sobie, podejście zaliczone. Tak. I jeszcze przed chwilą 80 pozostaje. Przemysław Siwka, GKS Zamek Gołań. Trzecie podejście tego zawodnika. Do 81 przygotuje się Kacper Bień. No, nie udało się. Niezaliczone podejście. Przemysław Siwka kończy rwanie wynikiem 75 kg, a ja poproszę 81 kg na sztangę i Kacper Bień, KS Strzelec Strzelin, wykona podejście pierwsze. Do 82 przygotowuje się Damian Skowron. Kacper Bień podwyższa do 83, a więc poproszę 82 kg, panowie. I Damian Skowron, KS Promień Opalenica, wykona podejście pierwsze. Przygotowuje się Dominik Dusiński. Damian jest gotowy. Wysoki to zawodnik, jak Państwo widzą. Podejście zaliczone. Bardzo ładnie. 83 kg poproszę. I Dominik Dusiński, Lux Gryf Bujny, wykona podejście pierwsze. No, tutaj tak patrząc potem... Dusiński podwyższa, 83. W takim razie zaatakuje Błażej Skóra, MLKS Radomsko. Pierwsze podejście tego zawodnika w rwaniu. Przygotowuje się Kacper Bień. Błażej Skóra, 86 to jego rekord życiowy, tylko 3 kg mniej. Sławomir 83 Brema. Kg Błażej Skóra. Podejście zaliczone. Brawo. Pozostawiamy ciężar sztangi bez zmian. Teraz Kacper Bień, KS Strzelec Strzelin. Również pierwsze podejście. No, tutaj widać, że walka o to czwarte, piąte, szóste miejsce będzie bardzo, bardzo blisko siebie zawodnicy. Bardzo ładnie, podejście zaliczone, a ja mam jedną uwagę tylko do zawodnika: na kolanniki albo na kolanach, albo do torby. No właśnie. Pozostawiamy 83 kg i Damian Kasztelan, MKS Unia Hrubieszów, drugie podejście.
przygotowuje się Marek Sikorski do podejścia trzeciego. Damian Castella, rekord życiowy, 93 w rwaniu. Aj, tam podpowiedzi Leszka Tarnowskiego. Podejście niezaliczone. 83 pozostawiamy i Marek Sikorski, Łolka Ostrów Mazowiecka, wykona podejście trzecie. No i proszę, jak ładnie powalczy. Podejście zaliczone, wszystkie trzy podejścia w rwaniu udane. 83 jeszcze pozostawiamy. Damian Kasztelan, MKS Unia Hrubieszów, wykona podejście trzecie. Do 84 przygotowuje się Damian Schulz. Kasztelan podwyższa do 84 i tyle poproszę panowie na sztangę, 84 kg. Zmienia nam to kolejność, podejdzie Damian Schulz, LKS Budowlani Nowy Tomyśl, drugie podejście. A Damian Kasztelan przygotowuje się do trzeciego. No, słyszymy jak tam trener podpowiada. Trzymaj, trzymaj. Aj, uciekła. Podejście niezaliczone. No, ale zawodnik ma jeszcze jedną próbę w rwaniu. 84 kg i Damian Kasztelan, MKS Unia Hrubieszów. Trzecie podejście tego zawodnika w rwaniu. No, jak widać, zawodnicy wysoko rozpoczęli, jak na swoje możliwości, sporo podejść spalonych, a my czekamy na jakieś wieści z mistrzostw Europy. Trzymaj! Uśmiech na twarzy mówi wszystko. I tego kilograma chyba brakowało, podejście zaliczone. Pozostawiamy jeszcze 84. Damian Schulz, LKS Budowlani Nowy Tomyśl i jego trzecie podejście w rwaniu. Do 85 przygotowuje się Dawid Bąk. Niestety podejście również niezaliczone i Damian Schulz zyskuje w rwaniu 80 kg. A ja poproszę 85 kg na sztangę i Dawid Bąk. MLKS Józefowia Józefów wykona podejście pierwsze. Do podejścia drugiego przygotowuje się Damian Skowron. No, z tego co widać, to Dawid Bąk ma rekord życiowy 104 kg. Podejście zaliczone. Pozostawiamy 85 kg i Damian Skowron, KS Promień Opalenica, wykona podejście drugie. Do 86 przygotowuje się Dominik Dusiński. Thank you.
Ładnie wyrównał. Podejście. Zaliczone i zaliczony również brawo. Nowy rekord życiowy w rwaniu. No proszę, brawo. 86 kg poproszę na sztangę i Dominik Dusiński, LKS Gryf Bujny, wykona podejście pierwsze. Do podejść drugich przygotują się Błażej Skóra i Kacper Bień. Posłuchał trenera i podejście... Zaliczone. Brawo. Pozostawiamy 86 kg. Drugie podejście wykona Błażej Skóra, Umelkes Radomsko. Przygotowuje się Kacper Bień. Podejście niezaliczone. Pozostawiamy 86 kg. I Kacper Bień, KS Strzelec Strzelin, wykona podejście drugie. Bardzo ładnie, sztanga w górze, podejście... Zaliczone i również nowy rekord życiowy w rwaniu. Proszę, super. Pozostawiamy jeszcze 86 kg przez chwilę na sztandze. Błażej Skóra, Umelkes Radomsko, wykona podejście trzecie. No właśnie, jego rekord życiowy to 86 kg, będzie próbował wyrównać. No i życzymy powodzenia. Mocno Błażej. Trzymaj, trzymaj. Sztanga w górze i podejście... Zaliczone. Brawo, rekord i tym właśnie wyrównany. Wynikiem Błażej kończy rwanie, a ja poproszę 88 kg na sztangę i Damian Skowron, KS Promień Opalenica, wykona podejście trzecie. Do 89 przygotowuje się Kacper Bień. Trzymaj, trzymaj. No proszę. Brawa, brawa. Po raz drugi rekord życiowy. Podejście zaliczone. 89 kg poproszę na sztangę. Kacper Bień, KS Strzelec Strzelin, wykona podejście trzecie. Do 90 przygotowuje się Dawid Bąk. Jeszcze walka trwa, tutaj dochodzą mi informacje. 117 nasza zawodniczka podrzuciła i jak na razie jest na piątym miejscu. Wszystko na to wskazuje, że na tym piątym miejscu pozostanie. Czyli jak na razie najlepsze miejsce czwarte.
Trzymaj, Kacper. Jak pięknie walczy. Sztanga w górze i podejście. Zaliczone. Brawo. 90 kg poproszę na sztangę. Dawid Bąk, MLKS Józefowia Józefów, wykona podejście drugie. Do 91 przygotuje się Dominik Dusiński. Dawid Bąk, no jego rekord w rywaniu to aż 104 kg. Prawdopodobnie jakaś kontuzja się przydarzyła i teraz powraca do formy. Trzymaj, 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 Dawid! Sztanga w górze i podejście. Podejście zaliczone. Brawo. 91 kg poproszę na sztangę. I Dominik Dusiński, LKS Gryf Bujny, wykona podejście drugie. A ja mam informację dla zawodników i trenerów. Pomiędzy rwaniem a podrzutem nie będzie przerwy. Uciekła, no właśnie. Wie, niestety podejście niezaliczone. Pozostawiamy 91 kg i za chwilę ponownie ten sam zawodnik, Dominik Dusiński, LKS Gryf Bujny, tym razem w trzecim podejściu. Do 93 przygotowuje się Dawid Bąk. Jeszcze została minuta dla Dominika Dusińskiego. 91 kg i za chwilę trzecie podejście. No i pomału zbliżamy się do decydujących podejść w walce o pierwsze, drugie i trzecie miejsce w rwaniu, no a także w dwuboju. Tak, trzech zawodników jeszcze nie wychodziło na pomost. Tak jest. I prawdopodobnie to między nimi rozegra się walka o medale. A my trzymamy kciuki za Dominika. Mocno dziewczyny tutaj podpowiadają. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Dobrze. Sztanga w górze, kiwnął głową zadowolony. My również. Podejście. Podejście zaliczone. Brawo. I 93 kg poproszę. Dawid Bąk, MLKS Józefowia Józefu, wykona podejście trzecie. Do 98 przygotowuje się Andrzej Tomczyk. Nie dociągnął. Podejście niezaliczone. Dawid Bąk kończy rwanie wynikiem 90 kg. 98 poproszę. I Andrzej Tomczyk, UMLKS Radomsko, wykona podejście pierwsze. Do 105 przygotowują się Dominik Kwapisz i Piotr Poniedziałek. Ci, którzy są faworytami, a Andrzej Tomczyk tylko 2 kg mniej od rekordu życiowego. Czyli możemy spodziewać się w kolejnych podejściach ataku na rekord życiowy.
siódmej. No proszę. Podejście zaliczone. I jeden z medali w rwaniu na pewno już zapewniony. Na razie 99 poproszę, ale spodziewamy się zmian. No i myślę, że może zaatakować Monika. 102 poproszę. 102 kg. Andrzej Tomczyk, UMKS Radomsko. Drugie podejście, 2 minuty na jego rozpoczęcie ma zawodnik. Nadal do 105 przygotowują się Dominik Kwapisz i Piotr Poniedziałek. Obydwaj to mistrzowie Polski z ubiegłego roku, z tym, że Dominik do lat 20, właśnie tak z kategorii wagowej do 62, natomiast Piotr Poniedziałek do lat 17. Ale jako ciekawostkę Państwu powiem, że Dominik, uzyskując w zeszłym roku pierwsze miejsce, uzyskał rezultat 225 kg, a Piotr Poniedziałek 231, czyli zapowiada się bardzo, bardzo ciekawa walka, chociaż widzimy, że w tym roku Dominik Kwapisz zrobił ogromny postęp, ale wszystko okaże się na pomoście. A tym podejściem już można powiedzieć, że mamy brązowego medalistę w rwaniu. No i zobaczymy, ile dołoży. Na razie mamy 102 kg i Andrzej Tomczyk. Za chwilę w drugim podejściu. O 2 kg będzie próbował poprawić swój rekord życiowy. My mamy informację, że nasza zawodniczka na Mistrzostwach Europy ostatecznie jest na 6 miejscu. Nie podrzuciła 120 kg, zaliczyła 117, ale i tak gratulujemy naszym paniom. Myślę, że jutro i pojutrze możemy się Monika spodziewać nawet skoku na pudło. No jeszcze dzisiaj czekają nas emocje w kategorii wagowej do 85 kg. Tak jest. No i popatrzmy. Powodzenia. I proszę, rekord życiowy ustanowiony. Podejście zaliczone. Brawo. I na razie 103 kg, panowie. Ale ponownie spodziewamy się zmian. No, myślę, że Andrzej spróbuje zaatakować 105. Andrzej Tomczyk podwyższa do 105 i tyle poproszę na sztangę, 105 kg. I jako pierwszy ciężar ten zaatakuje Dominik Kwapisz, LKS Stalkunów. Przygotowuje się Piotr Poniedziałek. No właśnie, zaraz zobaczymy, jaki ma rekord życiowy. 110. Proszę, 5 kg mniej od rekordu. Drodzy Państwo, podejście. Podejście zaliczone. Pozostawiamy 105 kg i Piotr Poniedziałek, KS Promienia Palenica. Również pierwsze podejście. A przygotowuje się Andrzej Tomczyk do podejścia trzeciego. No, chciałoby się powiedzieć, że Dominik wyrwał tą sztangę jak piórko. Zobaczymy, jak poradzi sobie Piotr Poniedziałek. Ta Monika podejrzyj właśnie, jaki on ma tam rekord. 106 kg. Proszę, tylko kilogram mniej. Oj, jaka walka, drodzy Państwo, się zapowiada. No, trzymaj. No, proszę, moc w nim jest. Podejście zaliczone. Brawo. 105 kg i jeszcze przez chwilę pozostaje Andrzej Tomczyk, UMKS Radomsko, wykona podejście trzecie. No już w drugim podejściu ustanowił rekord życiowy 102, teraz o 3 kg jeszcze spróbuję poprawić. Mocno zaciskajmy kciuki za Andrzeja. No jest najlżejszy z całej trójki, więc jeżeli wyrwie ten ciężar, to będzie prowadził. No proszę. Cenne uwagi trenera.
Trzymaj, trzymaj! A ich jak ambitnie walczył. Niewiele brakowało, niestety podejście niezaliczone i Andrzej Tomczyk kończy rywanie wynikiem 102 kg, a ja poproszę 108 kg. I Piotr Poniedziałek, KS Promień Opalenica, wykona podejście drugie. Do 109 przygotowuje się Dominik Kwapisz. No, a przypomnijmy Państwu, że Piotr Poniedziałek do tej pory rekord jego życiowy 106 kg, czyli spróbuje aż o 2 kg poprawić ten rezultat. A Dominik Kwapisz, jego rekord 110 o kilogram mniej. No ale zobaczymy. Pozostało 30 sekund, podchodzi Piotr Poniedziałek. 108 kg na sztandze. Piotrek, trzymamy kciuki, powodzenia. Mocno Państwo zaciskajcie kciuki. I walcz do końca, jak trener mówi. Trzymaj, trzymaj. Sztanga w górze i... Podejście zaliczone. Brawo. O 2 kg rekord poprawiony. 109 kg poproszę na sztangę. I Dominik Kwapisz, LKS Stalkonów, wykona podejście drugie. O, drodzy Państwo, walka niesamowita. Wiemy, że już trzecie miejsce mamy rozstrzygnięte w rwaniu. Teraz walka o to pierwsze miejsce. Dominik jest o 100 gram cięższy. Sztanga w górze, podejście. Niezaliczone. No właśnie, docisk. Lewa ręka było wyraźnie widać. Pozostawiamy 109 kg. I ten sam zawodnik, Dominik Kwapisz, LKS Stalkonów, wykona podejście trzecie. A Piotr Poniedziałek przygotowuje się do 110 kg. No, myślę, że Dominik Kwapisz również podniesie, ale to za chwilę się przekonamy. Dominik również będzie atakował 110, tyle proszę na sztangę. 110 kg, panowie. I Piotr Poniedziałek, KS Promień Opalenica, wykona podejście trzecie. No i drodzy Państwo, decydująca walka o pierwsze miejsce w rwaniu. Trzymamy kciuki, już rekord życiowy. Piotrek poprawił o 2 kg. Czy jeszcze uda mu się o te 2 dorzucić? Z całego serca mu tego życzymy. Pozostało 35 sekund. Piotr Poniedziałek, KS Promień Opalenica, trzecie podejście. Mocno Piotrek. Trzymaj. Aj, przeciągnął. Widać, że włożył w to mnóstwo energii. Ale niestety podejście niezaliczone. Pozostawiamy 110 kg i Dominik Kwapisz, LKS Stalkonów, wykona podejście trzecie. No i od tego podejścia zależy złoty medal w rwaniu. Tak jest. No i oczywiście uzyskanie przewagi nad rywalami. Chociaż z tego, co widzimy, to Dominik jest także mocny w podrzucie. Ale, drodzy Państwo, słyszymy właśnie, jak koledzy mobilizują swojego kolegę. A ta kowa czwarta by była, gdyby podrzuciła. Ty byłaby czwarta. Była to. Sztanga w górze, podejście. Zaliczone jest tym razem. Ach, walczył niesamowicie. Brawa, brawa, drodzy Państwo. Więc w rwaniu sytuacja jest jasna. Pierwszy Dominik Kwapisz, drugi Piotr Poniedziałek i trzeci Andrzej Tomczyk. A my przechodzimy do podrzutu. 80 kg poproszę. I rozpocznie Krystian Sokulski, AKS Koszalin.
Do 90 kg przygotują się Marek Pakuła i Patryk Zimros. No ja przypominam zawodniczkom i trenerom zawodniczek o wypisanie kilku informacji, dosłownie kilku informacji o sukcesach, o osiągach, o zainteresowaniach. Miło jest zawsze przedstawić zawodnika czy zawodniczkę nie tylko z imienia i nazwiska, ale również z jej dorobku. Krystian Sokulski. Sztanga w górze. Podejście zaliczone.